Czy ja rozmawiam ze świadkiem Jehowy? Tak, witam. No bo ja na tym stojaku, jak tak stoicie, Ze świadkowie stosunku, tak. stoją i ja wierzę w Jezusa, nie? Że On mnie zbawił, a oni, świadkowie, mówią, że oni stoją, bo kto nie uzna Jehowy, to Armagedon przyjdzie. I to ja mam zginąć teraz w tym Armagedonie, jak nie jestem świadkiem Jehowy? Więc chodzi o to, my też Jezusa uznajemy, jak najbardziej, bo On jest tym, który, dzięki któremu możemy pojednać się i być przyjacielem Boga. Dzięki Jezusowi mamy możliwość życia wiecznego, bo On oddał życie, jak Adam sprzedał nas niewolę grzechu i śmierci. Pytaj się, czy nie jest Synem Bożym. Jezus odkupił nas od tego grzechu, dostarczył okupu. Także Jezus odgrywa ogromną rolę w zamierzeniu Bożym. Ale to jak On nas kupił na Golgocie, to należymy do Jezusa czy do Jego Ojca? A jak myślisz? No bo On wycierpiał to wszystko i Jego Ojciec Mu dał te wszystkie tytuły, że klęknie przed Nim wszystko. Nawet ten młodszy mówi, że wspomnij Jezus, jak będziesz w swoim królestwie na Golgocie, że On obiecał Mu raj temu łotrowi. Jezus! On nie powiedział, że mój Ojciec Ci tam ten raj da. Tak nie powiedział. Tylko, że Jezus, będziesz dziś ze mną w raju, Mu obiecał, na Golgocie, łotrowi na prawicy. Ja też takim łotrem bym chciał być, takim łotrem, ale ja jeszcze nie mam zaklepany raj na ziemi. Ja muszę wytrwać i wiem, że tyle religii jest i oni tak mieszają w tych głowach, a jest jeden Bóg prawdziwy. Tylko jest jeden Bóg, a ten Jezus jest Bogiem dla mnie. On z Adama mnie wykupił krwią, ja do Niego chcę należeć, do Chrystusa. Tak, tylko dzięki komu? Kto posłał Jezusa? No Jezusowy Ojciec, czyli mój dziadek. Jego, jego ojciec, bo Jezus ma ojca. Bóg prawdziwy jest Boga prawdziwego. I Jezus ma ojca. Jehowa Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa. Ale ja wyczytałem Mateusz 11, rozdział od 25. Wychwalam Cię, Ojcze. On nie mówi Jehowo, tylko Ojcze. Do swego ojca mówi Ojcze. Ja mówiłem też tata do mojego taty. I tata wiedział, że jest moim tatą. Tak. Tylko, że jeżeli jesteśmy w gronie i ktoś mówi Ojcze Mateuszu, no to wiadomo, o jakiego ojca chodzi, o Mateusza. Sam Bóg, jak studiujesz Biblię, mówię, wnikliwie studiujesz Biblię, to bierzesz na kartkach Biblii pierwszych, Bóg powiedział, ja jestem Jehowa, twój Bóg, który cię wykrył z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz brał innych Bogów i tak dalej, nie? A po co Paweł, wyjść do Rzymia, w 10 rozdziale mówi, każdy, kto będzie wzywał imienia Jehowy, zbawiony będzie. A do... Ale, dobrze, zobaczcie. No. Więc jak najbardziej Jehowa to jest imię prawdziwego Boga i dziwię się, że ty tak niby badasz Biblii, masz do tego wątpliwości. No bo ja teraz porównałem Biblię warszawską, Kolosan 3,13 i Świadków Jehowy przekład i jest napisane w warszawskiej Chrystus, jak nam Chrystus wybaczył, tak i wy, a w Biblii w przekładzie Nowego Świata od Świadków Jehowy pisali Jehowa. Czyli z Chrystusa zrobili Jehowę, czyli ze Syna Ojca można zrobić? Nie, pewnie źle tam coś interpretujesz. Słuchaj. Nie, można sprawdzić. Dokładnie to samo. Kolosan 3,13, można sprawdzić. U Świadków Jehowy jest napisane Jehowa, a w Biblii warszawskiej, brytyjskiej, jest napisane Chrystus. Kolosan 3,13, że Chrystus, to jest prawda. Chrystus nam wybaczył tak samo i mi. Czyli ja wybaczam Świadkom Jehowy, że mnie straszą Armagedonem, bo Chrystus mnie straszy. Nie, nikt cię nie straszy Armagedonem. No jak bo, nie? I słuchaj, to Bóg te straszy. Bo Bóg ale Bóg jest miłością, nie może straszyć. On tłumaczy, słuchaj, przytula. Według twojego właśnie rozumowania, jak Bóg, naród izraelski postawił mój tak, pijam przed tobą błogosławieństwo, przekleństwo, życie i śmierć. Obierz, co chcesz, obierz życie, a nie śmierć. No to znaczy Bóg straszy, a więc tak według tego... Nie, daje wybór. Daje wybór i czeka. Słusznie, tak samo i tutaj. Bóg daje wybór, czy opowiesz się za Nim, że Jego Królestwem, o której Jezus się... Ale Królem jest Chrystus właśnie. I Królem tym, co ustanowił Go Jego Ojciec, Królestwo. Chrystus mówi, że daje nam Królestwo. Nie lękaj się mowa, krótko. I ten Chrystus jako król Izraela wjechał na osiołku jako król. Żydzi nie przyjęli króla Izraela, tylko mają Cezara. I dzisiaj Cezara mamy Pana i Panu diabłu się płaci podatki. Nie mamy króla, tylko Cezara. Dzisiaj jest Panem właśnie Cezarem, Pan diabeł, grecki bożek. A Chrystus jest królem Izraela.
Ja wierzę w Chrystusa, który oddał za mnie życie, kupił mnie krwią, do Niego należy. I w Chrystusie, nie tak nauczyliśmy się Chrystusie, Chrystusa. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, zajaśnij Ci Chrystus. Apostoł Paweł rozmawiał z Chrystusem, Jezusem, nie z Jehową. No, oczywiście, bo Boga nikt nigdy nie widział i rozmawiać z Nim nie można, tylko sam Jezus Chrystus, jak Jana czytasz, że to Jezus rozmawiał bezpośrednio z Chrystusem, a nie żaden człowiek, nie? Ale... I mówi, Boga nikt nigdy nie widział, ani widzieć nie może. A dlatego apostoł Paweł został ślepy na 3 dni, bo mu błysnął po oczach Chrystus, Jego chwała. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, bo Chrystus wstąpił do nieba, Jego Ojciec dał mu wszystkie tytuły. Królestwo, ojcostwo, nauczycielstwo, zmartwychwstaniem, życiem, on jest wszystkim. Drogą wąską do zbawienia. Ja i ojciec jesteśmy jedno. No i oni są jedno, oni są w jedności połączeni. Jak i jego ojciec, jak Chrystus był na ziemi jako Syn Boży i Król Izraela, jego ojciec 3 razy z nieba powiedział, jego, słuchajcie, to jest mój Syn umiłowany. Jak ktoś Chrystusa nie będzie słuchał teraz za ojca, bo on stał się ojcem, bo Hebrajczyków 2:13, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Czyli Chrystus ma dzieci, ja jestem dzieckiem Chrystusa, czyli Jego synem. Synu, idź pracuj w winnicy. Chrystus posłał apostołów jako uczniów, żeby głosić królestwo Chrystusowe. Chrystus jest królem wiecznym. Jego królestwo jest niezniszczalne, wieczne. I za dni tych królów Bóg niebo stworzy królestwo w naszym sercu i myśle. Jak ktoś nie przyjmie Chrystusa, taki Judasz, to musi odejść. I będą chcieli umrzeć niektórzy, bo zdradzili w religiach. Religie popsuły właśnie obraz Chrystusa. Chrystus i apostoł Paweł mówi, aby choćby anioł z nieba głosił jednego Chrystusa, niech będzie przeklęty. Ja jestem aniołem ziemskim, bracie, jestem aniołem z ziemi, z Nowego Miasta Jeruzalem, jako jedna z 12 gwiazd. I 24 lata temu Chrystus przyszedł. Ta próba wiary, co jest COVID, te maski, to wszystko, to jest nowy porządek świata diabła. Ale diabła Chrystus już zamknął na 1000 lat i teraz ja jestem synem Chrystusa. Jakuba 1:18, on mnie zrodził z prawdy Jego. I świadków na Jehowie nawraca. I Kolosan 1:2, że mają być świadkowie w Chrystusie. Bo w Adamie jest śmierć, a w Chrystusie jest życie. A Chrystus nie jest podzielony. Wszelkie skarby, bogactwo i cała boskość w Chrystusie. Słuchaj, czy ty wiesz, co ty mówisz, czy nie? Ty wiesz, ty jesteś świadomy tego, co mówisz. Tak, Duch Prawdy przeze mnie mówi, Duch Chrystusowy. Tak, świadomy jest. Jakie masz wykształcenie medyczne, chciałbym cię spytać. Medyczne takie, że Chrystus wszystkie choroby uzdrawia, nawet wskrzeszam Ciebie, Mateusz 10:8, wskrzeszam Ciebie w imię Chrystusa, prawdy Jego, w Jego miłości. Nigdy nie umrzesz w Jego... Moc, tak, żeby wskrzeszyć i tak, żeby uzdrowić. Ale Ty musisz uwierzyć, że jestem Synem Bożym, wtedy będziesz Synem Bożym, moim bratem w Chrystusie, naszym Ojcu Emanuelu. Bóg, Ojciec Emanuel, Ojcze nasz, tu się z niebie. Chrystus jest z nieba, nie jest w Watykanie, czy w Toruniu, czy w Ameryce. Zgadza się, ale słuchaj, ty mówisz takie rzeczy w testu, nawet o maseczkach, o innych rzeczach. No. Jakie to jest wykształcenie medyczne? Chciałbyś, żeby ci chirurg operował bez maseczki? Ale zaraz, Chrystus też miał wykształcenie medyczne. Ale Chrystus nie miał medycznego wykształcenia, wskrzesił Łazarza, uzdrawiał wszystkie choroby, nakarmiał. To nie i te maseczki była próba wiary, to władza była, niewolnika, że się pastwiliście, małych dzieci w maskach nosiliście. To jak tłumik, samochód wjechał samochodem, wjeźdź do garażu i z tłumika przez rurę gumową wpuśćcie do kabiny i oddychaj tym dwutlenkiem węgla, tej spaliny. To tak samo wdychasz i wydychasz, byś się udusił. Słuchaj, weź sobie poczytaj troszkę medycznych właśnie wiadomości na temat maseczek. Dopiero będziesz mógł cokolwiek mówić. Dobra, maseczki się skończyły, próba wiary jest. Albo wybierasz wybierasz Chrystus. Słuchaj, ja cię nie obrażam. Maski były ze świata. Jehowa ci maski dał, czy Chrystus? Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jestem to synem, jestem synem Bożym. A diabelskie metody używał przez ciebie, które że straszą, męczą i tak dalej ludzi. Każdy ma wybór, jak postąpi. No ale niewolnik dał władzę od diabła. Wiesz, niewolnik zniewala, Chrystus cię wyzwala. Jehowa jest demonem. Jehowa jest demonem, wiesz? Jehowa w amerykańskim jest zboczonym pedofilem demonem, a Chrystus daje ci życie.